Poprzewracane i popękane pomniki na zabytkowym żydowskim cmentarzu w Zabrzu. Wandale pozostawili po sobie zniszczenia, których naprawa może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. Opiekun tego szczególnego miejsca zadaje sobie jedno pytanie. Dlaczego? Policja zatrzymała dziś w tej sprawie dwóch braci. Łukasz Kądziołka. Tak po przejściu wandali wygląda najstarszy nagrobek na cmentarzu żydowskim w Zabrzu. Nie tylko wyrwał ten pomnik, ale jeszcze go złamał. Ten pomnik pochodzi z 1871 roku. Wtedy właśnie powstał zabrzeński Kirkut. Łącznie kilkadziesiąt nagrobków na terenie zabytkowej nekropolii w dzielnicy Zandka zostało zdewastowanych w krótkim czasie. Opiekun cmentarza wciąż nie może zrozumieć tego, co się stało. To, co tu widzę, bez żadnych znaków, które by wskazywały, kto jest sprawcą, widać, że to jest z głupoty, z takiej, nie wiem, zmierzenia się, jaki jestem silny. Okazało się, że wandale nie ograniczyli się do jednej wizyty na cmentarzu. Pierwsze zniszczenia Dariusz Waleriański odkrył wczoraj, ale sprawcy wrócili. Ci przestępcy drugi raz przyszli w niecałe 12 godzin po zdarzeniu, plus minus, licząc od naszego wyjścia z policjantami z tego miejsca, i ponownie zniszczyli ponad 20 nagrobków, i to takich bardzo wartościowych, wielkich, dużych nagrobków. Straty są ogromne. Skopali m.in. grobowiec rodziny Maxa Bejma, zasłużonego dla historii miasta filantropa i niegdyś najbogatszego mieszkańca. Żeby dokonać tak dużej dewastacji, trzeba było włożyć w to dużo siły. Sprawcy sami będą się tłumaczyć, bo we wtorek zostali zatrzymani. Jest to dwóch mieszkańców Zabrza w wieku 21 i 31 lat. Ci mężczyźni są zatrzymani, w tej chwili przebywają w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Zbieramy dalsze dowody i prawdopodobnie jutro będą doprowadzeni do prokuratury, gdzie mogą usłyszeć zarzuty. Prawdopodobnie bracia odpowiedzą za zbezczeszczenie nagrobków. Straty na zabrzeńskim cmentarzu mogą wynosić 300 tysięcy złotych.